Dobry wieczór bardzo, Jacek Będerski, kapitan Azteko Kohorty, witam Cię. Witam, Jacek Wenderski Azteko Horta. Tak, Jacek Wenderski Azteko Horta, najlepszy obrońca na świecie, można powiedzieć. Nie, no bez przesady. No dobra, na gdani. <grytanie> Jacek, graliście dzisiaj z? Z Radiem Gdańsk. A, z Radiem Gdańsk. Radiem Gdańsk, parę minut przed końcem, jak rozmawiałem z nimi, mieli bardzo słabe humory i, i byli bardzo jakby właśnie zajęci w związku z wywiadem, a... Skończyło się tak, że poprawiliście trochę te humory chyba. E, tak, niestety im się poprawiły, a nam tak. trochę troszeczkę zgorszyły. No, na 5 minut prowadziliśmy trzema bramkami. Niestety jedna, druga, trzecia bramka szybko stracona i no i się skończyło remisem 6-6. ale myślę, że jak na pierwszy mecz na problemy ze składem troszeczkę, bo kilku ważnych zawodników od nas odeszło. Tak. Ja też miałem problemy ze zdrowiem, ale myślę, że jak na pierwszy mecz to nie jest najgorzej. Radio myślę, że będzie w czołówce tej grupy. A jak, jak się zdrowie Opowiadaj. Miałem nad y, problemy z pachwiną nadwyrężony mięsień przywodziciela. Ale teraz już z dnia na dzień jest coraz lepiej. Przez pół roku się leczyłem. Myślę, że po malutku dochodzę do siebie. Będzie... A jakieś kontrowersje były w meczu? Czy, czy, czy nic zupełnie? Nie, myślę, że sędzia stanął na wysokości zadania. Szkoda tego remisu, gdyż tak jak po, e, mówiłem, prowadziliśmy na 5 minut przed końcem. A nie, myślę, że sędzia nie, nie wypaczył wyniku meczu. Ogarnął, Tak, tak. tak, tak no dobrze, to drugi Jacek, pozdrow jeszcze kogo lubisz i idziemy y, na kolację. Po, y, pozdrawiam wszystkich sympatyków y, PL3 i ży, życzę wszystkim powodzenia. I bye bye. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki Jacek. Pozdrowionka.